Tam mamy, teraz nie widać, ona tu jaka kotwica, zobaczcie. A tam jest twierdza. Kiedyś tam można było wejść, no w tej chwili nie ma wejścia, tylko od strony drugiej, od statku można wejść. W tamtej twierdzy kręcili jakiś film, z tego co ja pamiętam, ale nie pamiętam jaki. A jesteśmy w Siebieniku. A ktoś wie, może w komentarzu tam jest dopisać, nie? Ale idziemy przejść tam kładką. A później przejdziemy się wzdłuż tego tam cypelku, dookoła pójdziemy tam na jakieś stare bunkry i tunel taki, gdzie łodzie w czasie wojny się chowały, czy coś, nie wiem. Coś takiego tam było. Pójdziemy, zobaczymy. O, krabik. Nie, krab, zobacz. Duży krab. No. Pójdą, skrótem. Ścieżkę coś znaleźli i idziemy górną trasą. Tu są jakieś bunkry. Bunkrów nie ma. Nie, to są bunkry. No. Tak, tu też bunkry, wszystko. Tam teraz wejść, to niestety ja jestem na lasach, to nie będę zajmował tam wejść, bo tam i tak nie ma wejścia do tej twierdzy, tam w środku. O, dawniej tu było wejście tędy i się można było wejść na górę, teraz tam nie można. Tylko z strony morza, z drugiej strony stateczkiem można, no chyba restauracja, co pamiętam. Grażynka, wchodzisz tam? O, tu mamy takie bunkry i mieli tutaj takie kanały, o. Zobaczcie, zejście tu było. Zejście i tu przejście jest do drugiej części. Takie bunkry, to były takie przejścia w czasie wojny. O, i tu następne przejście. To nie wiem, czy one gdzieś wyprowadziły dalej te kanały. Nie wiem. Albo tu się chowali tylko przed nalotem. Nie wiem. Nie znam tej historii. Ale tak to tutaj można interpretować. Dobra, teraz czas na dalej wycieczkę. Tu jest trasa, ale tutaj autem niestety nie jadę. Tutaj można obejść dookoła. Tutaj co tu mamy? Poczekajcie, co to jest? Very low, mala, nie wiem co to. Indeks pożarowego. A, indeks pożarowego. Aha, czyli to się rozświetla. I mamy zagrożenie wysokie. Chyba. Na razie nie widać, może w nocy widać. Dobra, to my jesteśmy, tu byliśmy, w tej twierdzi wejść, tutaj doszliśmy i tu można iść tutaj ten, o tu jesteśmy, tak. I tu można było pójść tu, my docelowo chcemy dojść tutaj chyba gdzieś, tu chyba, to docelowo, ale to pojedziemy tutaj samochodem, bo tędy chyba wjadę i tu gdzieś zobaczymy, będziemy bliżej ewentualnie. Zobaczymy, gdzie się da wjechać. Tędy pojedziemy sobie i tyle. No dobra. Ciepło. Mamy 37 stopni o godzinie 11. Dobra, idę napić się wody i ruszamy dalej. Niestety dalej się samochodem nie da wjechać, więc idziemy na 2-kilometrowy spacerek. I zobaczymy, co tam będziemy mieli po drodze. Idealne warunki, takie słoneczko tak świecić nam będzie. Później się zaraz dotknę tam, cienia może będzie trochę też, nie? Tam będzie w głąb lasu. Będzie nam wygodniej iść. Chyba, że się przebiegniemy. Chyba podziękujemy. Nie, grupa nie chce biegać. Ale wzięliśmy całe rzeczki na drogę. Także mamy prowiant. Idealnie. Idziemy. Fajnie, no. Jest taka ścieżka. I właśnie to jest to, że tu jest przepiew od morza. To jest chód taki czuć. O, tu ławeczka, możemy za chwilę odpocząć. O, a po takich skałach właśnie, ja tu schodziłem wtedy z Benę. I z tych skał właśnie tutaj nurkowało się w dół, bo tam już głębiej. Aha. I tam mule wyciągaliśmy. Z
takich właśnie skał. W tamtej części byliśmy. Czy nawet powiem Ci, może w tej części byliśmy. No może i w tej. I z takich skał właśnie było wyciągane mule. Może nie na ławkę, bo to sobie wciągniemy. Możemy, bo ławka w słońcu jest, nie? No ławka w słońcu, tu. Dobra. No, no możemy tutaj, ja sobie dojdę zobaczyć tutaj co tu jest. Jak to tu wygląda. Gdzieś tu był takie jeszcze miejsce z napisem, o tamten niebieski jest gdzieś tu, po drugiej stronie jest Sibiennik, także tam też dojdziemy i dalej gdzieś tam właśnie jest to schowane, te tunel taki, tam postaram się dojść, ale tu się idzie przyjemnie, tu jest wiaterek, właśnie w kamerze ciekawe jak te dźwięki będą słychać, jak jestem w tą stronę, to zasłaniam, to będzie Wam w tą pokazywał, będzie lepiej. No dobra, odpoczywamy. Skąd to płynie? O! To jest kurne dopiero. Takie coś spotkać? Nie? To jest kurwa śmiernica trochę. To ala kałmarnica, kurde. A może kałmarnica takie skorupa też są chowają się? No właśnie. A byś nie, chyba nie, nie ma. Nie wiem. Takiego. Zgadło. Ale to skąd on wpływa, ciekawe, nie? Na pewno nie z tamtego miejsca, no. Ale infrastruktura zrobiona, tak? Jest ścieżka zrobiona dookoła, także... Ładny widoczek. I doszliśmy do pierwszego punktu. Mamy Sibiennik. Ostrożnie, żeby tam się nie spaść. O, Sibiennik. Bodro rośli, welcome. O, i grupa doszła, doszliśmy tutaj ładnie wszyscy. Mamy, ja tutaj stoję taki trochę. Trochę tu jest sokawo, no. Ale tutaj, tam jest łagodne zejście. Ja tu przejdę sobie. Przejdę sobie tu. O, pyk, pyk. O, i tu swobodnie mogę was tutaj. Teraz uchwyciłem was ładnie. No. Ja teraz musiałem stąd wydostaję. Ale tu jeszcze zobaczycie. O. I zobaczcie. Takie widoki. Zaraz ci przyjdę zrobić zdjęcie. Jestem głównym fotografem, nie mam jej na żadnym zdjęciu praktycznie, bo wszystkim ja muszę robić. Nie, dobrze się idzie. Się. Ale tu wysoko, o, zobacz. O kurwa. Tu fajnie, co? No. Dawaj. Fajnie. Świetnie, co? Jo, ale to widać. A spójrz Grazienka tutaj, co to będzie? No dobra, to my tam w dół, do tego tunelu. Zapytałam sobie w klapeczkach, ze mną koleżka i moja laleczka. O, tu będzie też stąd widać klify. Trochę są zarośnięte, akurat jest tutaj drzewo zasłania. Ale tam dalej może, o, tam będzie znowu widać. O, ktoś tu łódką podpłynął sobie. Ładne klify widać. Pięknie. Mamy
tam będziemy wchodzić i tam przejście. Stąd było przejście do tego tunelu chyba, nie? No. Szpilia, cyrkwia. O. Ten tunel, to tam przejdziemy zaraz do niego. Tak. Byliśmy, tak pokazywałem, tu. Teraz jesteśmy tu. Jeszcze do góry można wejść. Nie, tutaj jakaś ta cerkwia jest. Do góry. Zobaczymy, czy tam da radę wejść. Ale tu fajne przejście jest. O, chłodno. Będzie na głowę. Mamy ten kanał właśnie, ten tunel. I tam można przejść sobie boczkiem. I tu wpływały łodzie. No żeby się nie poślizgnął nikt. Nie, nie wolno no. Nie wolno tu wchodzić. Dlatego wchodzimy. Jak mamy coś zwiedzić, jak wszystko zakazane? A tam jest wyjście do drugiego tunelu. No to idziemy do drugiego końca. U ciemnawo jest, kurde. Powiem wam, że jak się idzie tutaj, jest takich zimsik może z 80 cm. Zobaczymy, gdzie wyjdziemy. No to ciekawe, czy tu się chowały jednostki i potem nagle atak wypływały. Myślę, że w ten sposób to było chyba, nie? No bo skoro jest przejście z jednej do drugiej strony, tak mogło być. I co, tam do góry? A jak tam, no co nie, klapeczka, wy raczej nie wejdziecie, no. Właśnie, no i nie wiadomo też, czy wiesz. I jak tam dalej jest, no, tak. Się na samą górę trafiać. U, śliska, o, ale tu ładnie widać, zobaczcie te klify. Tu są na dole, a ja tu sobie wyczaiłem jakiś jeszcze. Tu był kościół, ale nie ma wejścia. Tu był kościół. Jest informacja jakaś, cerkwia. O, tak była zbudowana. O, tylko teraz niestety, ale się nie wejdzie. Tu się nie wejdzie teraz. Tam jakiś grób. Tak, i grób tam jest czy coś, to jakaś była może kaplica. Nie wiem, z bliska czy będzie widać. O, jest jakaś kaplica tam czy coś. Czy grób, nie wiem, nie mam pojęcia co to. Tu jest jakieś wejście wyłamane oczywiście. Ale chyba tam... Tam nie będę wchodził, bo to wszystko stare, nie wiem co tam. Ale tak to wygląda tu. No dobra, teraz trzeba zejść na dół. Po takich schodkach ostrożnie. Ostrożnie. Ojejku.
pyk, pyk. Stwierdziliśmy, że idziemy jeszcze dalej, wyżej. Już są widoki ładne, ale droga nie jest zła taka kamienna, tylko że w pełnym słońcu teraz. Ale tam już widać, widać już tam cel. I o, ale będzie stąd ładny widok. Już się rozciąga. Tam fortece też już widać, której byliśmy. Także na szczycie będzie ciekawie. To warto iść. Wolę iść po tych, tutaj po takim chodniczku niż po tych kamieniach. Ale ładnie. No. Robi robotę. Robi wrażenie. Ale tu stromo. Sklepów nie wyskoczycie. Jesteśmy na szczycie. I zobaczcie. Udało się. Ale ładnie widać. I to się dalej ciągnie tam jeszcze do drugiego szczytu. Ej, Sławek. To się ciągnie tam dalej jeszcze. Nie, no, my już tam wystarczy, my już wracamy, ale to wszystko dookoła można obejść. No ładnie. O, stateczek płynie, malutki z góry się wydaje. I zeszliśmy z samej góry. Jesteśmy na plaży. Zobaczcie, ile ludzi jest na plaży. Tylko w takich bunkrach jesteśmy. Niedaleko Zablać. Ale tu jest pustki. Normalnie plaża jest cała pusta. Cała puściutka. Woda ze 29 stopni ma dzisiaj. Także naprawdę ja nie wiem, co się dzieje z tą wodą, ale jest zupa. Taka ciepła. Tam jest jeszcze jakiś budynek, jest nowy taki. Tam. O, gdzieś tu. Pójdę zobaczyć, co to za budynek jest. Czy to jest mieszkalny, czy coś, czy jak. A tu są zrobione, nie wiem czy to będzie wracał, to wam pokażę, tam dalej, są toalety zrobione unijne, bardzo ładnie to wygląda, taki budynek, ale jak w środku to też zobaczymy, pokażę wam później.